Opera Wrocławska przygotowuje Parsifala, ostatnie dzieło Richarda Wagnera, które w powojennym Wrocławiu nie było do tej pory prezentowane. Do współpracy zaprosiliśmy międzynarodowy zespół realizatorów, a główne partie wykonają zarówno zagraniczni śpiewacy, jak i soliści naszego teatru. Wystawiamy za tydzień Parsifala Wagnera, jedną z największych oper wagnerowskich. Tam będę śpiewała partię Kundry. Jest to główna rola kobieca, właściwie jedyna, bo królują mężczyźni na scenie. I tak jak mówiłam, jest to najtrudniejsza partia dla mezzosopranu, bo często wykonują soprany dramatyczne. Jest partią bardzo, bardzo bogatą aktorsko, ponieważ w pierwszym akcie jestem dzika, zwierzęca, wręcz z ruchami takimi zwierzęcymi. W drugim akcie jestem super obudzicielską kobietą, marzeniem każdego mężczyzny. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. A w trzecim akcie jestem cnotliwą, pobożną kobietą, ponieważ Parsifal, odrzucając moje zaloty, wyzwolił mnie z tego przekleństwa. A jestem już uspokojona, pogodzona ze sobą. Przyszłam jakby na tą jasną stronę mocy, można powiedzieć. I pogodzona i szczęśliwa umieram w końcu, bo tam Kundry kilka tysięcy lat ma na liczniku. Bierze Pan udział w najnowszej realizacji opery wrocławskiej, Parsifal Wagnera. I nie jest to pierwsza sztuka wagnerowska, ponieważ Pan jest pierwszym barytonem, który brał udział w większości wagnerowskich produkcji. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tą najnowszą produkcję? Czy to jest duże wyzwanie? Jak Pani słusznie zauważa, jestem chyba aktualnie jedynym polskim śpiewakiem, który ma w repertuarze tyle pozycji wagnerowskich, a w tym cały ring, który to jest jakiś ewenement, chociażby z tego względu, że ring jest bardzo rzadko grany w Polsce. Do tej pory był chyba dwa albo trzy razy w sumie, także chociażby ze względów czysto technicznych ludzie nie bardzo mają możliwość, a niektórzy i chęci, jest to trudne przeciwnięcie dosyć. Parsifal jest każdy mój kontakt z nową, z nową rolą wagnerowską, względnie rolą, która po raz kolejny jest w innej inscenizacji robiona. Jest to ogromnym wydarzeniem, przeżyciem i cieszę się, ponieważ Wagner, jak już wspomniałem, zarówno jak Richard Strauss czy Giuseppe Verdi są moimi ulubionymi kompozytorami i dzieła tych kompozytorów wykonuje najchętniej. Znaczy tak, reżyser też tutaj ma ograniczone pole działania, jak w każdej sztuce, a u Wagnera szczególnie, ponieważ sama ta sztuka trwa w stronę muzycznej już ponad 5 godzin, prawda? Z przerwami to jest ponad 6 godzin. Przepiękne będą stroje do drugiego aktu, gdzie jest scena w zaczarowanym ogrodzie, gdzie moje koleżanki, bo ja jestem powiedzmy jakby szefową tych wszystkich kobiet. One są tutaj zwane Blumenmädchen, czyli kobiety kwiaty. Więc jest to ogród pełen pięknych, egzotycznych, erotycznych kobiet, które jak jakiś tam mężczyzna wejdzie, to już po nim. No więc stroje rzeczywiście koleżanki mają przepiękne. Kundry też ma piękną suknię, taką krwistą, czerwoną. I scenografia jest niesamowita, ponieważ tutaj chwaliły wielką odwagę reżysera i scenografa, ponieważ wymyślili sobie, że ta scena w pierwszym i trzecim akcie, na szczęście w naszym nie, w drugim, w pierwszym akcie i trzecim będzie się non-stop obracała w prawo, czyli będzie nieustanny ruch. To będzie ci tak cały obrót na godzinę. Ale jednakowoż my musimy się znaleźć dokładnie w tym, a nie innym miejscu, śpiewając to, tą, a nie inną frazę. Śmiejemy się tylko, że odpukam tutaj może, że jeżeli scena stanie w jakimś najmniej dla nas wygodnym miejscu, no to wtedy kurtyna spada i możemy iść do domu, bo będzie wtedy naprawdę oratorium. Ale mamy tak tutaj wspaniałą technikę i to jest wszystko tak pomyślane, że na pewno będzie wielkie wrażenie, na pewno.